Dzisiejsza lekcja jest to moim zdaniem jeden z najbardziej kompletnych, najbardziej pięknych opisów, można powiedzieć, że całości chrześcijańskiego życia, jaki mamy zawarty w tak krótkiej formie w Piśmie Świętym. Jest to pierwszy list świętego Piotra Apostoła, rozdział 5, wersety od 6 do 11. Rozpoczyna się on od słów: najmilsi, uniżajcie się pod możną ręką Bożą, aby was wywyższył w czasie nawiedzenia. Mamy tutaj zdanie, które odpowiada niejako samemu początkowi dzieła zbawienia. To zdanie równie dobrze moglibyśmy znaleźć w Starym Testamencie. Dlatego też bardzo dobrze pasuje to do rozpoczęcia tego krótkiego fragmentu, który nam streści całą naszą pracę nad naszym zbawieniem. Uniżajcie się pod możną ręką Bożą. To było wielkie hasło Starego Testamentu. Człowiek musiał uniżyć się przed Bożym majestatem. Bóg objawiał się jako Pan zastępów, jako ten, który dowodzi, jako wielki władca, któremu cześć się należy. I tak też rozpoczyna się ten fragment z dzisiejszej lekcji z listu świętego Piotra. Uniżajcie się pod możną ręką Bożą. Nigdy nie wolno o tym zapomnieć. Pomimo tego, że Nowy Testament wniósł nam wiele treści, które są piękne, doniosłe, wspaniałe, to nigdy w żaden sposób nie, Pan Jezus nie odwołał tego, że Bogu należy się cześć absolutna, że Bóg jest tymże Panem zastępów, że jest tym władcą, któremu się cześć absolutna należy. Oczywiście to wciąż obowiązuje i oczywiście w Nowym Testamencie również bardzo wyraźnie to widać. Skutkiem tego uniżenia się pod możną ręką Bożą będzie, jak czytamy, to wywyższenie w czasie nawiedzenia. Można to rozumieć przede wszystkim w odniesieniu do sądu ostatecznego. To będzie ten czas nawiedzenia, ten moment, w którym wszystko stanie się jasne, w którym właśnie ci poniżeni, ci, którzy zostali poniżeni, tylko ci, którzy wewnętrznie byli uniżeni. Oni mogli tutaj na ziemi piastować również wielkie zaszczyty, piastować wielkie funkcje i dostępować wszelkich zaszczytów. Ci, którzy wewnątrz, w sercu swoim korzyli się przed Bożym majestatem, oni będą wywyższeni. Ale można to rozumieć również w odniesieniu do po prostu Bożych dzieł tutaj na ziemi i tutaj nierzadko właśnie ten, kto się uniża, będzie wywyższony, choć nie mamy takiej gwarancji, że tutaj na ziemi właśnie każdy, kto w sercu ma tą cześć wobec Pana Boga i uniża się w sercu swoim, nie mamy tej gwarancji, że każdy z tych będzie tutaj na ziemi wywyższony. Na pewno na sądzie ostatecznym tak, tutaj na ziemi nierzadko się to zdarzy, ale tej gwarancji nie mamy. Składając nań wszelką troskę waszą, bo On ma pieczę o was. I tutaj już zdanie, które może być takim przejściem właśnie pomiędzy myślą Starego Testamentu a Nowego Testamentu. Ta myśl również pojawiała się jeszcze w Starym Testamencie, to żeby wszystkie troski złożyć na Pana Boga, ale w Nowym Testamencie stanie się ta myśl znacznie bardziej dominująca, bo też Bóg objawi się znacznie bardziej jako Emmanuel, jako Bóg z nami, jako ten bliski Bóg, który cały czas jest z nami, który cały czas jest, pragnie być w naszym sercu, towarzyszyć nam i pośród największych cierpień nam pomagać. To jest ta różnica. W Starym Testamencie nieszczęścia doczesne postrzegane były jako znak tego, że w jakiś sposób Bóg nie zadziałał, że z jakiegoś powodu Bóg dopuścił to cierpienie i to było postrzegane jako jakieś opuszczenie przez Pana Boga. Po tym, co powiedział i uczynił Pan nasz Jezus Chrystus, już oczywiście tak powiedzieć nie możemy, bowiem gdy sam Bóg już bierze na siebie tak ogromne cierpienie, to nie możemy powiedzieć, że cierpienie i klęska doczesna jest jakimś znakiem Bożego oddalenia się od nas. Raczej wręcz przeciwnie. Pan nasz Jezus Chrystus mówi, że ten, kto chce iść za mną, niech weźmie swój krzyż i idzie za mną. A więc tutaj już ten aspekt, ta myśl tego Boga, który towarzyszy w cierpieniu, który wspiera nas w naszych troskach, w naszych walkach, w Nowym Testamencie jest dużo bardziej wyraźne. Tak przechodzimy niejako do coraz bardziej tych właśnie wzniosłych, tych pięknych myśli, które pokazują nam Boga jako tego bliskiego. Złóżcie wszelką troskę na Niego.
jakże bardzo by inaczej wyglądało nasze życie, gdybyśmy faktycznie to robili. Gdybyśmy potrafili te nasze troski faktycznie na Pana Boga składać, a nie panikować w obliczu jakiejkolwiek trudności. Tak łatwo nam to przychodzi, żeby gdy tylko coś nas dotknie, gdy tylko coś nas zaboli, od razu panikować. I jeszcze się tłumaczymy, że nie, to przecież dlatego, bo nam tak zależy tutaj na tym i na Królestwie Bożym i tak dalej. Mnóstwo wymówek znajdziemy, ale tak naprawdę to za każdym razem, gdy doświadczamy czegoś trudnego, gdy coś nie idzie po naszej myśli, to przede wszystkim boli nas to właśnie, że to nie idzie po naszej myśli, że to jakoś nie tak, jakbyśmy chcieli, że to przecież niedobrze, niezgodnie z wolą Bożą. No właśnie, a najgorzej to jest wtedy, gdy to niezgodnie z wolą Bożą znaczy niezgodnie z naszą wolą. Pamiętajmy o tym, aby wszystkie te trudy, jakiekolwiek by one nie były, żeby to wszystko składać w to Boże serce. Gdy jesteśmy na mszy świętej, składajmy wszystkie te nasze trudy i cierpienia, wszystko to, co nas boli, co nas przeraża, wszystko to składajmy Bogu w ofierze. Panie Boże, Ty się tym zajmij. Oczywiście nie oczekujemy tego, że Pan Bóg to zmieni nagle, bynajmniej. Bóg nam pokazał, jak z cierpieniem radzić sobie należy. Weź, kto chce iść za mną, niech weźmie ten krzyż i idzie. To jest nasze zadanie. W ten sposób, gdy ofiarujemy Panu Bogu nasze trudy, cierpienia, próby, to nie po to, żeby On nam je zabrał, tylko po to, żeby dał nam siłę do rozsądnego, spokojnego ich dźwigania. Bądźcie wstrzemięźliwi, pisze dalej święty Piotr, i czuwajcie, bo wróg wasz szatan krąży jako lew ryczący, szukając kogo by pożarł. To jest ten fragment, który chyba uczynił ten moment listu świętego Piotra tak słynnym, albowiem nieprzyjaciel wasz, szatan, krąży jako lew ryczący, szukając kogo by pożarł. I jakim jest środek tej walki? Czy tutaj święty Piotr podaje jakieś cudowne środki ochrony przed działaniem złego ducha? Nieszczególnie wyjątkowe, powiedziałbym. Bądźcie wstrzemięźliwi i czuwajcie. Są to piękne środki, które nam tutaj święty Piotr podaje. Czuwajcie, bądźcie trzeźwi. I tutaj oczywiście można to odnieść, tą wstrzemięźliwość, trzeźwość, zależnie jak tłumaczyć, bezpośrednio do samego umiarkowania w jedzeniu i piciu. Natomiast jak najbardziej trzeba to rozumieć również szerzej w kontekście tego, bądźcie opanowani, bądźcie rozumni, czuwajcie. To jest piękna wskazówka, bądźcie spokojni. Bądźcie opanowani, albowiem lew, nieprzyjaciel wasz jako lew ryczący krąży, patrząc kogo by pożreć. I właśnie wtedy, kiedy jesteśmy niewstrzemięźliwi, kiedy jesteśmy nieopanowani, kiedy nie czuwamy, kiedy coś nas zajęło tak bardzo, że zapomnieliśmy o tym, że ten nieprzyjaciel krąży, wtedy najłatwiej może on nas pochwycić. Wtedy, kiedy właśnie zajmujemy się czymś innym, kiedy coś sprawiło, że zapomnieliśmy o tym, co najważniejsze, że zapomnieliśmy o tej nieustannej walce. Ale tutaj święty Piotr nie mówi, że mamy być właśnie nieustannie w takim napięciu, w gotowości bojowej i cały czas trzymajcie miecz pod ręką. Nie. Właśnie bądźcie trzeźwi, wstrzemięźliwi i czuwajcie. To jest ten spokój, roztropność, pamięć o tym, jakie jest nasze życie, jaki jest nasz cel i jakie są w nim niebezpieczeństwa. Bowiem nieprzyjaciel krąży jako lew ryczący, szukając kogo by pożarł. Opierajcie mu się umocnieni w wierze, wiedząc, że to samo utrapienie spotyka braci waszych na świecie. To też bardzo ważna myśl. Święty Piotr pisze do adresatów tego listu: pamiętajcie, że i waszych braci spotyka to samo. I my pamiętajmy o tym, że nie tylko tych naszych braci teraz, w tych czasach, ale że wszystkich naszych braci, wszystkich tych, którzy byli prawdziwie chrześcijanami, prawdziwie katolikami, spotykało to samo. Zawsze świat nienawidzi tych, którzy podążają za Chrystusem. Zawsze ich próbuje, zawsze są te ataki, zawsze ten lew znajdzie jakieś dojście, żeby zaatakować. I my nie czujmy się tutaj jacyś bardzo wyjątkowi, bo przyszło nam żyć w takich i w takich czasach. Nie czujmy się jacyś wyjątkowi, bo ten kryzys jest tak wielki. Pamiętajcie, że wasi bracia znoszą
to samo. Można by tutaj przytoczyć inny fragment listu. Do krwi jeszczeście się nie opierali. I pamiętajmy i o tym. Pamiętajmy, że nasi bracia znoszą i znosili to samo i że do krwi jeszcześmy się nie opierali, a więc też nie przesadzajmy, nie panikujmy, właśnie bądźmy trzeźwi i czuwajmy, bo nieprzyjaciel nasz jako lew ryczący krąży. A Bóg wszelkiej łaski, który wezwał nas do wiecznej chwały swojej w Chrystusie Jezusie, tutaj trzeba przerwać, a Bóg wszelkiej łaski, łaska, czyli dar nadprzyrodzony, który ma nas do zbawienia doprowadzić. Bóg wszelkiej łaski, to jest piękne, pięknie powiedziane, to nie jest tylko Bóg, który daje łaskę, to jest ten Bóg łaski, ten Bóg litujący się, ten Bóg do głębi litujący się, ten Emmanuel, ten Bóg z nami, Bóg wszelkiej łaski. Tak w Starym Testamencie Boga by jeszcze nie nazwano. Tam właśnie to jest ten wielki Pan. Tutaj to jest Emmanuel, Bóg z nami, Bóg wszelkiej łaski, który wezwał nas do wiecznej chwały swojej, do wiecznej chwały swojej, niebo. Nie doczesna szczęśliwość, nie taki raj ziemski wzywa nas do wiecznej chwały swojej. To jest ta wielka tajemnica nieba. Ileż tu mamy treści w tych krótkich słowach. Do wiecznej chwały swojej w Chrystusie Jezusie. Znowu, jakże pięknie, ta tajemnica Trójcy Przenajświętszej. Bóg wzywa do swojej chwały, ale w Chrystusie Jezusie. Bowiem tylko w Nim możemy w tej chwale uczestniczyć. Tylko jako członki Pana naszego Jezusa Chrystusa możemy w tej chwale uczestniczyć. Tylko jako część Chrystusa możemy być częścią tej chwały Bożej. Możemy w tej chwale mieć udział. Jakże wiele treści w tych krótkich słowach. A Bóg wszelkiej łaski, który wezwał nas do wiecznej chwały swojej w Chrystusie Jezusie. Po niewielkim utrapieniu, to jest to, co przeżywamy, po niewielkim utrapieniu, w obliczu wieczności, a nawet w obliczu czyśćca, wszelkie cierpienie tu na ziemi jest niewielkie. I o tym też pamiętajmy, znosząc to wszystko, co nas dotyka, po niewielkim utrapieniu. Udoskonali, utwierdzi i ugruntuje nas. Właśnie poprzez to utrapienie, poprzez te cierpienia. Właśnie wtedy, gdy dźwigamy ten krzyż z Panem Jezusem, oczywiście, gdy staramy się to robić z miłością dla Niego, wtedy faktycznie to Bóg nas udoskonali, utwierdzi i ugruntuje. Zwracam uwagę, święty Piotr nie mówi, że cierpienia sprawią, że staniecie się twardzi, że będziecie mocni. Nie, to Bóg was utwierdzi, to Bóg was udoskonali, to On was ugruntuje, ale właśnie poprzez te cierpienia. I o tym pamiętajmy, wyciągając nasze dłonie do Pana Boga, aby On nas właśnie uświęcał, aby On nas udoskonalał poprzez wszystkie te cierpienia, aby On nauczył nas, jak dźwigać wszystko to, co nas dotyka, cokolwiek by to nie było, jakiegokolwiek rodzaju by to nie było. I oczywiście zakończenie może być tylko jedno, gdy skoro, jak wspomniałem, jest to niejako cała historia zbawienia w takiej pigułce, to zakończenie musi być oczywiście chwała Boża. To musi być oczywiście niebo. Nie ma innego wyjścia. Jemu chwała i panowanie na wieki wieków. Amen. Jemu chwała i panowanie. Tak to się musi zakończyć, bowiem nie ma innego celu, ani dla człowieka, ani dla wszechświata, ani w ogóle nie może być żadnego celu, innego celu ostatecznego niż On, niż źródło wszelkiego istnienia, niż Bóg. A więc tylko tak można zakończyć, jeśli naprawdę chcemy zakończyć. Jeśli naprawdę chcemy zakończyć jakieś zdanie w tym takim, w tym charakterze ontologicznym, bytowym, to trzeba kończyć w Bogu. Inaczej to nie jest koniec. Nic inne nie jest końcem tak naprawdę, jak tylko Bóg. A więc Jemu chwała i panowanie na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.